co zrobić, żeby nasz kraj był sprawnie zarządzany, żeby był sprawny. Działalność jest efektywna, jeśli cel został osiągnięty w 100%. To jest pierwszy element, pierwszy E. Drugie to jest ekonomiczność, a więc chodzi o koszty. Chodzi o to, żeby był osiągnięty możliwie przy najmniejszych kosztach, ale kosztach materialnych, ale również i kosztach moralnych. Żeby nie był osiągnięty zbyt dużym wysiłkiem moralnym. I wydawałoby się, i tak to jest w całym szeregu określeń w skali światowej, te dwa elementy są już istotne i na tym się kończy definicja. Otóż to nie jest prawdziwa definicja, dlatego że brakuje jeszcze jednego elementu niesłychanie ważnego. Właśnie tego trzeciego E, to znaczy etyczność. Gdybyśmy eliminowali etyczność, to obóz w Oświęcimiu, w Auschwitz, byłby niesłychanie sprawną działalnością. No, dlatego że efekt został osiągnięty. Chciano wyniszczyć pewną część społeczności, prawda? Chciano wymordować całość Żydów, olbrzymią większość Polaków, którzy tam byli w obozie. No i koszty były bardzo niskie, no bo nie ulega wątpliwości, że zamordowanie całego zespołu przez puszczenie gazów jest dużo tańsze niż wystrzelanie ich. Ale oczywiście tak nie można powiedzieć, to nie była sprawna działalność. Bo była zaprzeczeniem podstawowych elementów ekonomii. I wobec tego zastanówmy się, jak wygląda nasza sytuacja w obecnej chwili. I chciałbym zaproponować, postawić no, pewne tezy, które być może uda się nam jeszcze zrealizować. Ale po to, żeby zrozumieć dobrze obecną sytuację naszą, bardzo, powiedzmy sobie to szczerze, bardzo ciężko, bardzo, bardzo niekorzystno, to musimy się uświadomić, jak do tego doszło. Otóż no, olbrzymia większość tutaj obecnych pamięta okres, jak to się w skrócie mówi, okres władzy komunistycznej. Oczywiście to nie jest dokładne, dlatego że to była władza, że tak powiem, dążąca do komunizmu, ale oczywiście zupełnie odmienna od koncepcji kapitalistycznej. Dobrze pamiętamy, to był bardzo ciężki okres. Pierwsze 20 lat to był okres stuprocentowo zbrodniczy. No niestety cały szereg moich kolegów zginęło. No, ja jak Państwo widzicie, chodzę z pewną trudnością, no po prostu dlatego, że ocalałem z obozu śmierci. To był obóz na pustyni Karakum, gdzie jest biegun ciepła, gdzie latem temperatura dochodzi do 57 stopni, a nie ma wody, jest tylko czerwona woda z Morza Kaspijskiego, a więc woda solona. No i w związku z tym ten obóz, w którym ja byłem, w ciągu 4,5 miesiąca został prawie że całkowicie zlikwidowany. Tę resztkę, która przeżyła, no jednak przeniesiono gdzie indziej. No jak Państwo widzicie, ja w tej chwili jeszcze żyję i działam, ale już oczywiście mam, pokazały się właśnie efekty tego. Nie jestem stuprocentowo zdrowy. A więc, proszę Państwa, zastanówmy się nad tym, co było dalej. W tej chwili jesteśmy w systemie gospodarki kapitalistycznej, wolnorynkowej. Jak do tego doszło? Doszło, cieszymy się, zaczęło się od wielkiego buntu Solidarności. Były lata 80., walki, jednocześnie były lata postępującego działu gospodarki prywatnej. No, myśmy byli jedynym krajem socjalistycznym, w którym była prywatna gospodarka od 56 roku rolna, a w latach 70., 80. zaczęły się tworzyć już małe przedsiębiorstwa, jedno, dwuosobowe, prywatne, zakłady rzemieślnicze prywatne. Także pod koniec lat 80., w 89 roku w dochodzie narodowym już 20% to był dochód z sektora prywatnego. I co się teraz dzieje? No teraz trzeba sięgnąć znowu do koncepcji, prawda, do analizy sytuacji w skali światowej. XX wiek był zupełnie niezwykłym wiekiem, bo
bo w XX wieku nastąpiła niesłychana rewolucja technologiczna polegająca na radykalnej zmianie systemu komunikacji. Chcę Państwu powiedzieć o czymś, co jest zupełnie nieznane, ale oczywiście udowodnione dokumentalnie. No, mam wrażenie, że nikt z Państwa nie wie o porozumieniu prezydenta Roosevelta ze Stalinem. To było porozumienie zupełnie nieoficjalne, ale ono było dla nas, wynik tego porozumienia był fatalny. Otóż, proszę Państwa, Roosevelt był prezydentem, który miał pewną swoją ideę. W 1775 roku Stany Zjednoczone zdobyły niepodległość. Przedtem to była kolonia Wielkiego Imperium Angielskiego. I Roosevelt uważał, że jest moralnym obowiązkiem Stanów Zjednoczonych doprowadzenie do końca tej walki, a więc zlikwidowania systemu kolonialnego. Zasadniczo rzecz biorąc, z punktu widzenia podstawowych założeń moralnych miał rację. Dlatego, że w XIX wieku, od 1850 roku, od tak zwanej umowy paryskiej, sytuacja się ustabilizowała. Cała na przykład Afryka to były kolonie poszczególnych krajów. A więc były państwa kolonialne, Anglia, Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy. I były kolonie, które były wykorzystywane i to w straszny sposób. Praktycznie rzecz biorąc, te kolonie, ponieważ akurat Afryka, niektóre części Afryki są niesłychanie bogate, praktycznie rzecz biorąc, Kongo, które przez pewien okres czasu nazywało się Zairem, to jest najbogatszy na świecie kraj, bo posiada wszystkie możliwe minerały, począwszy od złota, srebra, ma diamenty, ma uran. Niesłychanie bogaty kraj. No i w związku z tym te wielkie kraje kolonialne niesłychanie się rozrosły, były niesłychanie bogate. Imperium Brytyjskie było tak bogate, bo słońce nie zachodziło nad Imperium Brytyjskim. Mieli kolonie na całym świecie. Francja była też, szalenie się wzbogaciła. I wobec tego Roosevelt uważał, że to jest jego zadanie. Oczywiście trzeba skończyć wojnę z Niemcami, ale potem trzeba zlikwidować system kolonialny, zaczynając od kogo? Od Wielkiego Imperium Brytyjskiego. I tu możliwa jest jedynie możliwa jest sytuacja do realizacji tego założenia, jeśli będzie współpraca Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim, który w swojej konstytucji wstawił taki punkt. Celem Związku Radzieckiego jest opanowanie przez socjalizm całego świata. To jest jeden punkt. A drugi punkt mówi, po zdobyciu całego świata zlikwidujemy wszystkie państwa. I w związku z tym Roosevelt przyjął takie założenie. W wyniku tej wojny najpotężniejszym krajem powinien zostać Związek Radziecki. I w ten czas będzie można ze Stanami Zjednoczonymi dokonać tego olbrzymiego dzieła bardzo, tak powiem, moralnego w swoim założeniu, w swoim celu, likwidacji, wyzysku krajów, tych kolonii przez wielkie kraje kolonialne. No, muszę powiedzieć, że na bazie tej idei najbardziej straciliśmy my. No bo myślę, że Ci Państwo, którzy w tym okresie już żyli, to chyba przypominacie sobie, że był problem walki z Niemcami w Afryce. To były dywizje Rommela, bardzo silne, bardzo ciężka była walka. No, ostatecznie skończyła się pełnym zwycięstwem. Niemcy się wycofali, Rommel się wycofał, a w ten czas Niemcy w Związku Radzieckim byli już pod Stalingradem, bardzo daleko zaszli. I w ten czas powstał problem, gdzie uderzyć na Europę od południa. No i odbyła się tajna konferencja Churchilla z Rooseveltem i Churchill wystąpił ze swoim projektem. Projekt znam bardzo dokładnie, on był bardzo rzeczowy. Churchill proponował, uderzamy na Grecję, potem po zdobyciu Grecji zdobywamy Jugosławię,
potem zdobywamy Węgry i potem wchodzimy już do Polski. Z tym, że ten projekt był bardzo rzeczowy, bo połowa oddziałów okupacyjnych w Grecji to były oddziały włoskie, a poza tym w Grecji były bardzo silne dwa wojska podziemne. Jedno monarchistyczne, drugie komunistyczne. Jeśli chodzi o Jugosławię, to Jugosławia prawie w całości była już opanowana przez Tite, który współpracował, przy którym była specjalna delegacja rządu brytyjskiego. A więc, no i wreszcie były Węgry, które w ten czas były słabym krajem oczywiście i w ten czas nie były jeszcze w pełni okupowane przez Niemcy. I dalej Polska z 400-tysięczną podziemną armią. I w tym programie Churchill założył, że do Warszawy dojdą w ciągu 4,5 miesiąca. I to było oczywiście zupełnie realne. I tak się składa, że ja w czasie wojny uczestniczyłem w całym szeregu podziemnych decyzji, dyskusji na temat sytuacji wojskowej. I myśmy w ten czas byli stuprocentowo pewni, po zdobyciu Afryki oczywiście łatwo uderzyć. Dlaczego? Dlatego, że można uderzyć nie tylko z Afryki, ale można uderzyć również i z Izraela, gdzie była armia angielska, a poza tym te kraje były słabsze. Na to Roosevelt powiedział kategorycznie nie. Uderzamy na Włochy, co było zupełnym nonsensem z punktu widzenia wojskowego. Bo po pierwsze, tam była silna armia włoska, była bardzo, bardzo silna grupa niemiecka, a poza tym bardzo złe warunki, no, góry, które było bardzo ciężko przekroczyć, te właśnie pod Monte Cassino. No ostatecznie sytuacja była zupełnie jednoznaczna. Zawsze w ostateczności decydował Roosevelt. I ta decyzja została podjęta. Otóż gdyby nie było tego porozumienia, a gdyby, proszę Państwa, w ten czas była ta decyzja wspólna, no to my byśmy byli wyzwoleni, dlatego że armia amerykańska i brytyjska zajęłaby całą Polskę. W ten czas oczywiście armia niemiecka z dwóch stron atakowana, armia na wschodzie zostałaby zlikwidowana, ale wówczas nie byłoby możliwości oddania całych naszych kresów, prawda? Byłaby zupełnie inna sytuacja polityczna. No i teraz co się dzieje dalej? No, mówiłem Państwu o tej rewolucji technologicznej, ale następuje, Roosevelt umiera, ale są lata 60., następuje likwidacja kolonii. A więc część kolonii po prostu się zostaje zwolniona, prawda, dostaje swoją wolność na skutek decyzji kraju kolonialnego. Część się bije, prawda, w Kenii była walka, w Algerii była walka. Ostatecznie kończy się to zwycięstwem krajów niepodległych. Afryka jest złożona z krajów niepodległych, które opanowują wszystkie bogactwa, które były w ręku wielkich przedsiębiorstw kolonialnych. I teraz, proszę Państwa, mamy nową sytuację w dziedzinie teorii ekonomii. Otóż ekonomia przechodzi takie etapy. Raz się twierdzi, że ekonomia powinna, wolny rynek powinien się sam rozwijać. No, po wielkim kryzysie w 1929 roku powstała koncepcja, że musi być jednak jakaś ingerencja państwa, prawda? I akurat w tych latach 60., 70., 80. poprzedniego wieku panowała koncepcja liberalnej ekonomii. A więc zupełnie liberalna ekonomia, państwo się nie dotyka, wszystkie przedsiębiorstwa, wielkie kompanie same decydują i w latach 80. rozpoczyna się wielki atak krajów bogatych koncernów właśnie na Afrykę. Oni usiłują zdania, oczywiście posługując się również pewną formą protekcji, czyli po prostu łapownictwem, zawłaszczyć te właśnie olbrzymie dobra, które są w posiadaniu tych nowych krajów. No i tak się składa, że ja mam tutaj osobiste doświadczenie, dlatego że w tym okresie byłem dyrektorem projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych pod tytułem Modernizacja krajów Afryki Centralnej. I raptem, proszę Państwa, to było w centrali, było w Burundi, i raptem w Burundi pokazało się masę agentów wielkich kompanii.
amerykańskie, angielskie, również francuskie. I one starają się kupić przedsiębiorstwa. Ja od razu stwierdzam, że chcą kupić bardzo tanio. Jest konkretny przykład, jest wielka fabryka kawy w Burundi, zbudowana kiedyś przez Belgów i oni chcą go kupić za jakąś tam cenę, ja kopię dostaję tego i od razu zawiadamiam prezydenta, że to chyba jest nonsensowna cena. I on w tym czasie zgadza na to, że on nie podejmie decyzji, dopóki mój projekt nie opracuje drugiej analizy. Okazało się, że różnica była dokładnie 5,3, a druga była plantacja herbaty, to było 1:7. Czyli praktycznie rzecz biorąc chcieli po prostu prawie że za darmo to dostać. No oczywiście zrobiła się wielka awantura, skończyło się na tym, że prezydent się zgodził, powiedzmy, że oni podnieśli trzykrotnie cenę, no ale jednocześnie, ponieważ to Bank Światowy organizował, Bank Światowy natychmiast wystąpił z wnioskiem, żeby mnie w ogóle wyrzucić z ONZ-u, że ja przeszkadzam w rozwoju, prawda, zamiast rozwijać Afrykę, to ja właśnie przeszkadzam w rozwoju, przeniesiono mnie w ten czas do Rwandy. A więc ja widziałem, jak wygląda ta polityka wielkiego kapitału, prawda? Możliwe jest za darmo nieledwie dostać, oczywiście przed tym płacąc odpowiednie łapówki poszczególnym decydentom, poszczególnym ministrom. I teraz, proszę Państwa, tak się złożyło, że ja poznałem cały szereg tych biznesmenów, dlatego że tam był taki klub, w którym wieczorowy, w którymśmy się wszyscy biali, pracujący, spotykaliśmy się. Przychodzili tam ci, prawda, biznesmeni. No i w pewnym momencie jeden z nich mówi, że, bo ja tam już występowałem z ramienia Kanady, pan jest Polak. Ja mówię tak, co pan tutaj robi? Proszę pana, Polska to jest Eldorado. Tu, proszę pana, zaczyna się, proszę pana, prowizja od 100 000 dolarów. A w Polsce, wie pan, dolar, proszę pana, nie do wiary, za 20 000, proszę pana, można od razu kupić sobie przedsiębiorstwo. Proszę pana, to jest niezwykły kraj. No i co się teraz dzieje? No, proszę państwa, w tej akcji prywatyzacji tak zwanej, my tracimy, proszę państwa, olbrzymią ilość przedsiębiorstw. Ja mam tu zrobiony taki spis, proszę państwa, to tylko tych przedsiębiorstw, które były stworzone w okresie Gierkowskim, to było 260 parę przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa były kupione tak jak na przykład papiernia i fabryka celulozy w Kwidzynie. Ona była zbudowana, koszty budowy to były 2 biliony dolarów. Tymczasem ona, 2 miliardy dolarów, przepraszam, ona została sprzedana za 120 milionów, z tym, że na 4 lata przedsiębiorstwo amerykańskie, American Paper, była zwolniona z płacenia podatków. Otóż co oni zrobili? Kupili i natychmiast cenę papieru podnieśli trzykrotnie, bo ta cena była niedostosowana do cen światowych. I w związku z tym zarobili przez te 3 lata, nie płacąc podatków, 142 miliony. W związku z tym zarobili, dostali przedsiębiorstwo i zarobili jeszcze 22 miliony. No to być może, że Państwo pamiętacie, to było przedmiotem protestów, nawet działania Najwyższej Izby Kontroli, nawet był proces, bo to Lewandowski prowadził. To wszystko się skończyło niczym, prawda? A więc dlaczego Państwu mówię o tym? Dlatego, że jaki był, taki był ten system komunistyczny, oczywiście on był zbrodniczy, ale to był okres wielkiego rozwoju polskiej produkcji. No jednak my w szalonej biedzie, bo Państwo pamiętacie, jakośmy żyli, niczego nie było, wszystkiego brakowało, aleśmy odbudowali Warszawę, odbudowaliśmy Gdańsk, odbudowaliśmy Szczecin, odbudowaliśmy Poznań, odbudowaliśmy Wrocław. Jednocześnie zbudowaliśmy przemysł, który we wszystkich danych zagranicznych statystykach wykazuje, że
produkcja polska w 1969 roku stała na 12 miejscu na świecie. Mówię tylko o produkcji, nie o dochodzie narodowym. Oczywiście struktura tej produkcji była niekorzystna, dlatego że było za dużo przedsiębiorstw ciężkiego przemysłu. Mieliśmy olbrzymie stalownie, no 20 milionów staliśmy produkowali, prawda? Byliśmy największym na świecie producentem części do czołgów, które były potem montowane w Związku Radzieckim, prawda? Mieliśmy duże, olbrzymie przedsiębiorstwa. I te wszystkie przedsiębiorstwa praktycznie rzecz biorąc zostały zlikwidowane, to znaczy albo zostały zlikwidowane, bo zbankrutowały, dlatego że w ramach tego systemu wolnego rynku, prawda, ten kredyt 8% wzrósł do 80%, jednocześnie stworzono tak zwany popiwek, olbrzymie podatek od funduszu płac, no i cały szereg przedsiębiorstw zbankrutowało, a cały szereg przedsiębiorstw zostało sprzedanych, zostało kupione. Przy czym te najważniejsze, najbardziej cenne, mianowicie wyższej techniki, z reguły były kupowane w systemie wrogiego przyjęcia. To znaczy przedsiębiorstwo zachodnie, kapitalistyczne, olbrzymi koncern kupował i potem albo likwidował produkcję, albo przestawiał na jakieś drobne elementy. O co tu chodziło? Tu chodziło o to, żeby zlikwidować ewentualną konkurencję, bo już było doświadczenie z Chinami. Co zrobiły Chiny? Chiny postąpiły niesłychanie rozsądnie. W tej chwili Chiny są niesłychaną potęgą. Mianowicie Chiny nie sprzedawały, tylko Chiny eksportowały. No ale wszyscy mówią, dobrze, ale ten produkt był marny. Tak, produkt był marny, ale oni niesłychanie tanio sprzedawali. No tak, ja mam osobiste doświadczenie, bo była taka moda, jak pracowałem w Stanach Zjednoczonych, żeby w niedzielę jeździć sobie na rowerze dla zdrowia. No i wszyscy moi koledzy pokupowali rowery. No idę, chcę kupić rower, najtańszy rower $250. No to było za dużo dla mnie. No więc mówię kolegom, no wiesz, wiecie, zaraz chwileczkę, a gdzieś ty był? No słuchaj, dam ci adres. Przychodzę. $95, chiński. Kupiłem, 5 lat na nim jeździłem. On oczywiście był gorszy, nie był taki wyrafinowany jak ten amerykański. I w związku z tym powstała taka sytuacja, że w Stanach Zjednoczonych w pewnym okresie no, wszystko było chińskie. No, gdzie człowiek nie przyszedł do sklepu, to wszystko jest chińskie. Oczywiście to było wszystko gorszego gatunku, ale oczywiście bardzo zyskowną pracę. No i Chińczycy na tym dobrze zarobili, a potem przyjęli zasadę taką. 33% przedsiębiorstw to zostały przedsiębiorstwa państwowe, a pozostałe przedsiębiorstwa sprzedają, ale oczywiście sprzedają po odpowiedniej cenie, cena jest oceniana przez komisję, ponieważ wszystkie przedsiębiorstwa zagraniczne chciały, żeby te komisje były zagraniczne. Chińczycy zgodzili się, że 50% może być zagraniczne. I to wszystko, co posprzedawali, to posprzedawali po racjonalnej cenie. Prawda? Tak to wyglądało. No i w związku z tym, jaka wytworzyła się sytuacja, którą my mamy w obecnej chwili. Otóż, proszę Państwa, sytuacja naszej gospodarki jest typowa sytuacja kraju kolonialnego. Jak to można scharakteryzować? No po pierwsze, nie mamy, proszę Państwa, bankowości. Dokładnie w tej chwili, to nawet dzisiaj sobie to przeliczyłem, mamy 56 banków. Z tego mamy tylko 3 banki polskie, z tym, że tylko jeden z tych banków polskich, to jest PKO BP, to jest bank pocztowy i to jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Tylko Bank Gospodarstwa Krajowego ma 100% polskiego kapitału. Pozostałe banki mają tylko pewien procent. A więc praktycznie rzecz biorąc, finanse, bankowość jest w rękach kapitału zagranicznego. Jak wygląda sytuacja teraz w handlu? No Państwo zdajcie sobie sprawę, że jeśli chodzi o supermarkety, to są tylko 2 polskie supermarkety.
To wszystko jest opanowane przez kapitał zagraniczny. One zresztą są bardzo nowoczesne, bardzo piękne. No, jak przyjeżdżają Francuzi, czy przyjeżdżają Anglicy, to nawet Kanadyjczycy mówią: Boże, kochany, jakie piękne macie tu supermarkety. Bo nie mają, ale po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych jest reguł, że supermarkety są na obrzeżach. W centrum miasta są pojedyncze sklepy, a poza tym to są stare supermarkety, nie tak nowoczesne jak nasz. A więc złote jabłko dochodu, handel, praktycznie rzecz biorąc, jest już handlem zagranicznym, z tym, że jedno stanowisko pracy w supermarkecie odpowiada 5 stanowisku pracy w prywatnym handlu. Więc myśmy tu paręset tysięcy ludzi straciło pracę na skutek stworzenia. Chcieliśmy walczyć w tym okresie, kiedy PiS rządził bardzo krótko, przez 2 lata. Ja nawet brałem udział w tym zespole. Myśmy doprowadzili do ustawy, która została uchwalona, że wielkie supermarkety mogą być budowane właśnie tylko na obrzeżach miast. No ale one natychmiast po utracie władzy zostały, natychmiast zostało to zlikwidowane, bo siła, że tak powiem, kapitału, wielkiego kapitału handlowego jest olbrzymia. Co się dzieje teraz w przemyśle? No, jeśli chodzi o wielki przemysł, to dokładnie, to znaczy przemysł powyżej 500 pracowników, wielkie przedsiębiorstwa, to dokładnie mamy 32% Polski. Resztę to wszystko jest zagraniczne. Natomiast jeśli chodzi o średni przemysł, to tutaj jest lepiej. Mamy 45-47%, ale 62% tego typu przedsiębiorstw to są przedsiębiorstwa tak zwane nomenklaturowe. To była ta olbrzymia działalność w pierwszej połowie 1989 roku, jak już został wprowadzony system kapitalistyczny 23 grudnia 1989 roku, 88 roku. W 89 roku od razu w lutym powstało 9 banków z Banku Narodowego, które udzielały kredytów, i w ciągu 6 miesięcy 12 640 przedsiębiorstw. To były przedsiębiorstwa, którymi właścicielami byli dawniejsi dyrektorzy państwowych przedsiębiorstw, oczywiście kadra partyjna, no z reguły we współpracy z pierwszym czy tam drugim sekretarzem miejscowego komitetu. Czyli dokładnie profesor Gardawski zrobił takie zestawienie bardzo dokładne. 62% to są przedsiębiorstwa nomenklaturowe, czyli można powiedzieć, że klasa kapitalistyczna w Polsce to jest dawniejsza klasa, prawda, ludzi walczących z kapitalizmem o zbudowanie socjalizmu. Jest to paradoksalna historia. Więc proszę Państwa, jak ta sytuacja wygląda w związku z tym, jaki jest efekt dla nas? My rośniemy, absolutnie dochód narodowy wzrasta. Mianowicie dochód narodowy, nawet liczony według cen zbytu, prawda, cen, bo są różne ceny za granicą, różne ceny są w Polsce, to jest tak zwany wskaźnik PPP. Z 34% doszliśmy w tej chwili do 65-66%. I w związku z tym niedawno ukazało się takie opracowanie Banku Światowego, Złoty wiek dla Polski, bo ten kraj przez 20 parę lat ponad 30% wzrósł dochód narodowy. Tak, to jest prawda. Tylko wiecie Państwo, jeszcze trzeba zobaczyć, co z tym dochodem narodowym się dzieje, bo ten dochód narodowy w olbrzymim procencie jest wypracowany przez kapitał zachodni. I tutaj mamy dokładne dane, mianowicie w zeszłym roku, to jest dokładne dane, kapitał zagraniczny wyprowadził z Polski 76 miliardów 800 milionów złotych. Czyli co roku wyprowadza od 70 do 100 że tak powiem, milionów, prawda, złotych z Polski wychodzi. Czyli praktycznie rzecz biorąc, nam to zostaje mało. No i efekt tego jest jaki? No po pierwsze, mamy 1 milion ludzi, którzy zarabiają w Polsce najniższą płacę, płacę minimalną, która do niedawna była 1500 zł. Mamy największą w historii Polski emigrację. Ta emigracja według ostatnich ocen GUS-u to jest, proszę Państwa, 2 miliony stale osiadłych i 1 milion jeszcze tak mających kontakt, więc około 3 miliony. No, proszę Państwa, to jest olbrzymi wskaźnik.
ale najtragiczniejszy jest inny wskaźnik. Jesteśmy światowym mistrzem, proszę Państwa, w wymieralności. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy w drodze do likwidacji po prostu Polski. No bo wyliczono bardzo dokładnie, że pod koniec tego wieku, gdyby taka sytuacja w dalszym ciągu była, to zostanie nas 15 milionów. Więc a na tym tle jest problem teraz oceny sytuacji ekonomicznej. Proszę Państwa, mamy olbrzymie zadłużenie. Oficjalne zadłużenie w tej chwili jest 935 miliardów. Ale jeśli Państwo może przeczytali parę tygodni temu, nikt inny, tylko właśnie profesor Balcerowicz, który no jest w dużym stopniu odpowiedzialny za to, co się w tej chwili dzieje. On w tyle prowadzi taką Fundację Rozwoju Obywatelskiego i on dokładnie wyliczył, jakie jest prawdziwe zadłużenie. Otóż prawdziwe zadłużenie jest 3 biliony 900 miliardów. Dlatego, że trzeba do tego dodać szalone zadłużenie funduszu emerytalnego. W tej chwili, jeśli proszę Państwa, około 9 milionów Polaków nie płaci składek emerytalnych, w związku z tym już od dłuższego okresu czasu płacone składki emerytalne są płacone po prostu z budżetu. No to jest właśnie dług budżetowy. No i drugi to jest olbrzymi dług budżetowy służby zdrowia, dlatego że olbrzymia większość szpitali jest szalenie zadłużona. A więc jeśli to policzymy, to jest 250% dochodu narodowego, czyli praktycznie rzecz biorąc, my jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie. Dlatego, że Grecja, która prawda, jest w strasznej sytuacji i wszyscy jej pomagają, nawet i myśmy tam wcześniej coś podrzucili Grecji, ma 150%. Oczywiście to jest, ten dług jest, o tym się nie mówi, ale sytuacja jest dramatyczna, bo najpóźniej w przeciągu 6-7 lat nastąpi no, zupełny koniec funduszu emerytalnego. I w ten czas ten fundusz emerytalny musi być, emerytury muszą być radykalnie zmniejszone. Prawda? Radykalnie zmniejszone. Prawda? Dlatego, że będzie trzeba płacić z budżetu. No, w tej chwili sytuacja się w tym roku trochę poprawi, dlatego że te 400 miliardów przyjdzie, prawda, z OFE. W związku z tym zadłużenie, zmniejszy się ten wskaźnik zadłużenia. Sytuacja będzie przez jeden rok będzie trochę lepsza, ale perspektywy OECD, które przedstawiło już do 60 roku, średnio wzrost dochodu narodowego w Polsce będzie 1,9, 2 do 2,5. Oczywiście to nie ma najmniejszej możliwości, żebyśmy mogli dojść do średniego poziomu krajów, tych 15 krajów Unii Europejskiej, ze względu na tę strukturę naszą kolonialną. Jakaż jest struktura tych 15 pierwszych krajów Unii Europejskiej? A otóż u nas jest 90% banków zagranicznych, w Niemczech jest 10%, we Francji jest 20%, w Austrii jest 15%, w Danii jest też 20%. Jeśli chodzi, proszę Państwa, teraz o dalsze wskaźniki dotyczące deficytu w handlu zagranicznym, no to te większość tych krajów ma handel zagraniczny pozytywny. My co roku dopłacamy do 10 miliardów, 12 miliardów, 9 miliardów, 8 miliardów. Tu jest zasadnicza różnica. Teraz jeśli chodzi o zagraniczne przedsiębiorstwa, no to jest maksimum 20%, 30%, 25%. Tak wyglądają te wskaźniki w normalnym kraju, który może się rozwijać. A więc jesteśmy w tej chwili, proszę Państwa, w sytuacji naprawdę bardzo ciężkiej i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest taka sytuacja i w związku z tym trzeba opracować jakiś program, poważny program, bo praktycznie rzecz biorąc, jeśli Państwo weźmiecie to wszystko, co było mówione 6 lat temu i teraz niedawno przez naszego premiera, to olbrzymia większość tych wniosków, propozycji nie została zrealizowana. A więc co trzeba było zrobić? Pierwsza podstawowa sprawa to trzeba radykalnie zmienić system podatkowy.
No, proszę Państwa, w tej chwili w Polsce nastąpiło szalone rozwarstwienie. Czy Państwo wiecie, że średnia płaca dyrektorów tak zwanych przedsiębiorstw giełdowych to jest 600 tysięcy złotych miesięcznie? No tutaj mam, proszę Państwa, dane dotyczące pod tytułem Rosną majątki rekinów giełdy. Otóż, proszę Państwa, jest tutaj podane nazwisko. Proszę Państwa, zarobił w zeszłym roku 6 miliardów 700 milionów. Drugi 5 miliardów, trzeci 4 miliardy. Olbrzymie zarobki. Istnieje od czasu do czasu we wprost jest ta setka najbogatszych Polaków. Ale dysproporcja jest olbrzymia. My tej dysproporcji w Warszawie tak bardzo nie widzimy. Dlaczego? Bo w Warszawie jest tylko 4% bezrobocie. W Warszawie średnia pensja jest o 1150 zł większa niż średnia ogólnokrajowa. Warszawa ma, poza tym, Warszawa ma więcej samochodów na 1000 mieszkańców niż Paryż i nasz Berlin. I takich miast w Polsce jest, jakbyśmy policzyli, około 11. To jest Gdańsk, to jest Wrocław, to jest Kraków. Ale przy tym, tak jak mówiłem, jest 2 200 000 ludzi żyjących poniżej minimum socjalnego. A więc jest niesłychana dysproporcja, prawda? Jest niesłychana dysproporcja, która zupełnie nie obejmuje system podatkowy, dlatego że u nas płace są praktycznie rzecz biorąc, system podatkowy jest systemem liniowym. No ci właśnie, którzy zarabiają te olbrzymie pieniądze, też płacą te same 19%, które płaci każdy z nas i każdy emeryt. 90% systemu podatkowego to są podatki emerytów i podatki małych przedsiębiorstw, jedno, dwu, trzy osobowych. Natomiast większe przedsiębiorstwa, prawda, to zdają tylko 5% podatków. A więc pierwsza podstawowa sprawa, zmiana systemu podatkowego, przede wszystkim jeśli chodzi o wielkie supermarkety, z których co pewien okres czasu, proszę mi wierzyć, zdarza się, że wykazują nieledwie deficyt. To jest niesłychanie sprytna kalkulacja tak zwanych cen transferowych. Polega ona na tym, że on na przykład kupuje u swojego przedsiębiorstwa matki, ta francuski supermarket, którego matka jest we Francji, kupuje towar, który jest po znacznie wyższej cenie niż normalnie, prawda? I w związku z tym on wykazuje bardzo niskie koszty. Poza tym cały szereg rozmaitego rodzaju kombinacji, bardzo sprytnych kombinacji, i doprowadza do tego, że ten podatek jest bardzo niski. A więc pierwsza podstawowa sprawa to jest wprowadzenie podatku obrotowego. To jest to, co zostało wprowadzone na Węgrzech. I to samo podatek od zarobków wielkich banków. Proszę Państwa, 2 lata temu zagraniczne banki w Polsce zarobiły 15 miliardów. 15 miliardów złotych. Co jest zupełnie nonsensowne w porównaniu z tym, za co myśmy banki sprzedali. Proszę Pani, ogólna suma banku, za którą otrzymaliśmy za sprzedanie wszystkich banków, to było 25 miliardów. Ja teraz przygotowuję nową książkę, mianowicie Patologia prywatyzacji, gdzie Państwo zobaczycie, za jakie grosześmy sprzedawali, mało tego, zobaczycie Państwo cały szereg przedsiębiorstw, gdzie cena, którąśmy uzyskali, była niższa od ceny, którąśmy płacili zagranicznym komisjom za ocenę tych przedsiębiorstw. To jest po prostu nie do wiary, prawda? A więc praktycznie rzecz biorąc, to dalej, koniecznie trzeba wrócić, na całym świecie, wszędzie jest, proszę Państwa, różnica wielkości podatków w zależności od zarobku. Ja pracowałem, proszę Państwa, w Kanadzie i płaciłem 58% podatku. No potem okazało się, że można było tam pewne rzeczy trochę tam zmienić i taki sprytny zakład mnie tam inaczej wyliczył, ale zawsze płaciłem koło 40%, 36-38%, prawda? W tej chwili płacę 19%. No proszę Państwa, to jest zupełny nonsens. Teraz
koniecznie trzeba wprowadzić odpowiedni podatek od tych zysków giełdowych. No przecież to są olbrzymie miliardy ludzie zarabiają, prawda? A więc radykalna zmiana systemu podatkowego. To jest pierwsza sprawa. Ale druga podstawowa sprawa to jest radykalna zmiana całej struktury organizacyjnej państwa. Otóż my jesteśmy demokracją i w związku z tym demokracja polega na tym, że nas reprezentują nasi przedstawiciele, których wybieramy. Otóż do wyborów przystępuje nie więcej niż 50%, z reguły 40%. No już ta partia, która ma, koalicja, która ma powiedzmy też 40% nawet, to w sumie summarum 40 razy 40, proszę Państwa, to jest, jeśli chodzi o procenty, to jest tylko mała część ludności decyduje, jest reprezentowana w Sejmie. A więc pierwsza podstawowa sprawa. Wprowadzenie obowiązku głosowania. I tak to jest w 29 krajach. Dlatego, że w tej chwili my jesteśmy stale rządzeni przez mniejszość. Tak jest w Belgii, tak jest w Grecji, tak jest w Australii, tak jest w Nowej Zelandii, tak jest w Brazylii, w całym szeregu krajów. Dlatego, że trzeba doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy mieli obowiązek wyrażenia swojej opinii. To jest pierwsza sprawa. Ale teraz sprawa sprawności tej kadry, którą my wybieramy dotychczas. Otóż, proszę Państwa, w pierwszej czterech latach po odzyskaniu niepodległości mieliśmy 27 partii w Sejmie. W ciągu czterech lat 240 posłów zmieniło od dwóch do czterech lat zmieniło swoją przynależność partyjną. To jest stale zjawisko występujące. W obecnej kadencji, jak Państwo wiecie, mieliśmy jeden PiS, z PiS-u powstały cztery partie. No SLD, prawda, też się dzieli, Platformy Obywatelskiej, no teraz Gowin tworzy nową partię. A więc my mamy w obecnej chwili zarejestrowanych 85 partii. A policzyłem bardzo dokładnie przez okres tych 20 paru lat, mieliśmy w sumie 290 partii. Były partie, które istniały rok, półtora roku, zmieniały się stale. Stale są te zmiany, stale są manipulacje. Więc stale politycy walczą ze sobą po to, prawda, żeby stworzyć nową partię. Jak wygląda ocena prestiżu polityków i posłów? Otóż sześć badań, które były przeprowadzone między innymi przez BOR, jak najbardziej oficjalną jednostkę, przez cały szereg innych zespołów naukowych, we wszystkim występuje ta sama prawidłowość. Polityk i poseł jest na najniższym miejscu. Nawet w jednym badaniu poniżej prestiżu robotnika niewykwalifikowanego. Mam tę satysfakcję, że wszędzie na pierwszym miejscu jest profesor uniwersytetu, a więc nas się ceni. Natomiast we wszystkich badaniach, które były przeprowadzone na temat korupcji, poseł i polityk jest na jednym z najwyższych miejsc. Czyli mamy w tej chwili sytuację taką, że tworzą naszą rzeczywistość ustawodawczą ludzie, którzy nie mają żadnego prestiżu. No i pytajmy się teraz, jak oni wobec tego pracują. No i tutaj, proszę Państwa, tragedia. Olbrzymia ilość naszych ustaw była zmieniana 40, 60, 80, a ustawa o podatku nawet 120 razy. Proszę Państwa, to jest zupełnie nie do wiary. Praktycznie rzecz biorąc, to jest brakorupstwo zupełnie niezwykłe, a jednocześnie uniemożliwiające w ogóle prawidłową pracę. No bo jeśli się ustawodawstwo stale zmienia, bo stale są zmiany, stale są takie szesiacie poprawki, nowa wersja, no to w gruncie rzeczy człowiek nie jest zorientowany, a nigdy żaden obywatel nie może powiedzieć, że czegoś nie wykonałem, dlatego że nie znałem prawa. Obywatel ma obowiązek znać prawo. A więc jest sytuacja zupełnie paradoksalna. No i teraz dalsza rzecz, no Państwo nie znacie, no ja miałem to
tą przykrość przeczytania zestawienia, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju historii z interwencją policji w hotelu sejmowym, w którym mieszkają posłowie. No straszne historie. Pijaństwo, awantury. No i jedna sytuacja, no nawet nie wiedziałem, czy może wstyd Państwu tu powiedzieć, ale to było oczywiście nie teraz, to było dawniej, mianowicie wyrzucenie przez okno, prawda, z parteru nagiej kobiety. No więc zupełnie nie do wiary, co się tam dzieje, prawda. No i proszę Państwa, czytamy w prasie, no co rusz to, no to poseł tam, prawda, przekroczył szybkość, to poseł pobił tam kogoś, to poseł tam upił się, to poseł, no zupełnie nie do wiary. A więc trzeba dokonać radykalnej zmiany, bo tak nie może być. Nie może być, że po pierwsze głosuje 40-50%, a wybieramy ludzi na tej zasadzie, że nie wiemy dokładnie, kto to jest. Przychodzicie Państwo do lokalu wyborczego, dostajecie Państwo kartkę z 40 nazwiskami po kolei. Państwo na pewno, gwarantuję, znacie 2, 3, 4 nazwiska są znane. Reszta to są ludzie zupełnie nieznani, wybierani jak? Wybierani no, wewnątrz systemu partyjnego. No i teraz system partyjny. On jest zupełnie nonsensowny, dlatego że partia, wszystkie partie są zorganizowane tak, jak była zorganizowana partia komunistyczna, PZPR i te dwie pozostałe partie. Jak się chce być członkiem partii, to trzeba złożyć podanie. Można być przyjętym, jak się jest przyjętym, to dostaje się legitymację partyjną i płaci się składki. W związku z tym jest lista członków partii na terenie całego kraju. I w związku z tym partia, która rządzi, oczywiście bardzo dobrze wie, że ma 2 czy 3 kandydatów na jakieś stanowisko, ale wie, że ten jest w tej partii, a ten jest w tej partii, no to biorę tego, który jest z mojej partii. Otóż to jest system, który musi być absolutnie zlikwidowany, bo taki system nie istnieje w pierwszej prawdziwej demokracji, którą są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych nie ma członków partii. Są partie, ale partie to jest mały zespół organizacyjny, zawodowy, który organizuje, prawda, spotkania, który organizuje, prawda, rozmaite działania partii i są kongresmani, prawda, senatorzy czy członkowie, prawda, kongresu i to jest partia. A Amerykanie, są tacy, którzy głosują na demokratów, którzy głosują na republikanów, ale większość, jak pan zapyta, czy pan jest republikaninem czy demokratą, on mówi, to zależy. Akurat teraz, w tym okresie ja głosuję za demokratami, bo mnie się na przykład podoba to czy to. No konkretnie rzecz biorąc, mój znajomy, prawda, Amerykanin, republikanin, zawsze głosował na republikanów. Pytam się, a teraz? A teraz głosowałem i będę głosował w dalszym ciągu na demokratów. Dlaczego? Dlatego, że mnie się podoba tak zwane Obamacare, to znaczy społeczne ubezpieczenie zdrowotne. Prawda? To jest słuszne, republikanie temu się przeciwstawiają, a ja nie mam pieniędzy, prawda, żeby płacić olbrzymie kwoty, prawda, za ubezpieczenie prywatne. Mnie się to podoba. A więc, ale co się dzieje w związku z takim właśnie ustawieniem? Mianowicie społeczeństwo amerykańskie jest w pewnym sensie społeczeństwem jednolitym. Wszyscy są Amerykanami, raz republikanami, raz demokratami, natomiast u nas powstaje szalone rozróżnienie. Ty jesteś pisowiec, a ty jesteś platformowiec, a ty jesteś SLD-owiec, a ty jesteś... Mało tego, dochodzi no, nawet w poszczególnych rodzinach do konfliktów, prawda? A już w zakładach pracy to już jest zupełnie wyraźne rozróżnienie. Człowiek już ma swego rodzaju piętno, że jestem taki czy taki. Nie, ja jestem przede wszystkim Polakiem. A oczywiście to jest moja sprawa osobista. Ja, prawda, reprezentuję takie czy inne poglądy. Ale ja nie jestem członkiem żadnej partii. To jest jeden postulat. A drugi postulat, to cóż, ja w tej chwili uważam, że koncepcja
koncepcja zmiany systemu na system większościowy, to znaczy tak jak istnieje w Wielkiej Brytanii, istnieje w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, że można, prawda, podawać swoich kandydatów i oni na równych prawach, prawda, i zresztą partie też podają swoich kandydatów, na równych prawach oni są wybierani. Ja uważam, że obecna sytuacja polityczna w Polsce nie uzasadnia tego, bo prawdopodobnie w wyborach, gdybyśmy to wprowadzili, bośmy to wprowadzili już w terenie, efekt był taki. 70% prezydentów miast są bezpartyjni. To samo, jeśli chodzi o burmistrzów i o wójtów. Otóż jeśli była możliwość głosowania na partyjnych i bezpartyjnych, to olbrzymia większość głosowała na bezpartyjnych. No w tej chwili ta sytuacja byłaby niekorzystna, dlatego że gdybyśmy ją wprowadzili, to powstałby olbrzymi problem, prawda, szalonego miszmasz w Sejmie, a w tej chwili chodzi po prostu o to, żeby do władzy doszła ta partia, która ma konkretny program i która można wierzyć, że ona naprawdę chce Polskę, prawda, uratować. Co, proszę Państwa, dalej jeszcze można było powiedzieć, jeśli chodzi o... Oczywiście tych programów jest bardzo dużo rzeczy można byłoby w dalszym ciągu jeszcze usprawnić. No, jest problem, proszę Państwa, zmniejszenia kosztów administracyjnych. My mamy szalenie rozwiniętą administrację. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że aparat centralny w gospodarce planowej to było 46 tysięcy pracowników, a teraz mamy 140 tysięcy. Mamy niesłychanie rozbudowany aparat ministerialny. Mamy w tej chwili mamy 17 ministerstw, ale ministerstwa, jeśli Państwo spojrzycie, prawda, na strukturę, no to struktura jest szalenie skomplikowana. Masę departamentów i co gorzej, są jeszcze biura polityczne. No przy tym te biura polityczne to jest w ogóle zupełny nonsens, tym bardziej, że jak ostatnio stwierdziłem i to mogę zresztą uczciwie powiedzieć, no jednym z doradców w biurze politycznym pana ministra Sienkiewicza to jest pan, który ma 21 lat. Okazuje się, że cały szereg właśnie tych doradców to są młodzi ludzie, którzy, prawda, ministrowie angażują, którzy nie mają żadnego doświadczenia, więc to jest zupełny nonsens. A więc trzeba byłoby dokonać radykalnej zmiany struktury ministerstw, dlatego że nie ma sensu, żeby były ministerstwa, które są organizacją polityczną, które zajmują się konkretną działalnością techniczną. Konkretnie rzecz biorąc, transport to jest wydział, poważny wydział na Politechnice. I w związku z tym transport to powinien być centralny urząd transportu kierowany przez specjalistę po studiach, po praktyce, który, proszę Państwa, może pracować 10, 15, 20, 30 lat, prawda? A nie to, że się minister zmienia, bo ten prawda, akurat ten minister Nowak, to akurat miał studia politologiczne, no, został odwołany, prawda, no, nowy minister oczywiście też nie jest fachowcem, to są wszystko politycy. A więc trzeba dokonać radykalnej zmiany tej struktury. No i dalej, jeśli chodzi o strukturę terenową. No taką dla mnie śmieszącą historią jest to, że w tej chwili SLD wystąpiło z koncepcją odnowienia 49 województw, bo w tej chwili mamy 16 województw, zostało zlikwidowane. Nieprawda. Proszę Państwa, mamy w dalszym ciągu 49 województw, tylko 16 województw to są województwa, a pozostałe województwo, na przykład, jak proszę Państwa, konkretnie w Radomiu, to się nazywa Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, delegatura, placówka zamiejscowa w Radomiu. I takie placówki zamiejscowe są we wszystkich starych 49 województwach. Przy czym mam tu dokładne zestawienie. To jest olbrzymie, proszę Państwa, jest raz, dwa, trzy, cztery, 18 wydziałów, działów, proszę Państwa.
to jest normalne województwo, tylko się inaczej nazywa. Czyli to była niesłychanie sprytnie przeprowadzona reforma. 49 na 16, a pozostałe poza tymi 16 to są zamiejscowe delegatury, w których jest, prawda, zamiejscowy wojewoda, który ma tak samo rozbudowane, wszystkie ma wydziały i takie, i siakie, owakie, które odpowiadają wydziału w centrali. A więc praktycznie rzecz biorąc, ten postulat jest oczywiście w pewnym sensie humorystyczny, bo wystarczyłoby tylko zmienić nazwę i być może dodać trochę kompetencji, byłoby znowu to samo. Problem, proszę Państwa, ziemskich powiatów. No one nie mają żadnego sensu w tej chwili. W tej chwili, jak praktycznie rzecz biorąc, szpitale się, prawda, odeszły, bo są na rozrachunku, że tak powiem, gospodarczym własnym. Praktycznie szalona duża ilość szkół się zmniejszyła w związku ze zmniejszaniem, prawda, zmniejszeniem zatrudnień, z ilości młodzieży. No ta olbrzymia liczba powiatów, która była nonsensowna, bo średnio powiat ziemski to jest 80 tysięcy ludzi, podczas gdy tam, gdzie istnieją powiaty za granicą, to jest 500, 250, 300 tysięcy. Tam zresztą z reguły tak powoli się też likwiduje. No i to byłoby dużo, bo to jest 50 tysięcy ludzi. No i proszę Państwa, zupełny nonsens organizacyjny, który kiedyś, jak ja to przedstawiłem na spotkaniu byłych konsultantów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kanadzie, my jesteśmy jedynym krajem na świecie, który ma dwa województwa, dwa urzędy tego szczebla. Mamy województwo państwowe i mamy województwo samorządowe. Mamy wojewody i mamy, proszę Państwa, marszałka. No zupełny nonsens. To jest zupełne zdublowanie, absolutnie niepotrzebne, bo na całym świecie samorząd się organizuje w taki sposób, że kierownika samorządu się wybiera. Wybiera się starostę, wybieramy, a to jest samorząd. Stan w Stanach Zjednoczonych to jest oddzielna część samorządowa, ale gubernator jest wybierany, prawda? No i tak dalej, na całym świecie tak to jest. No więc oczywiście te stanowiska wszystkie zostały tworzone po co? No po to, żeby obsadzić swoimi, żeby było więcej stanowisk kierowniczych, żeby było więcej możliwości, prawda, no po prostu wykorzystania swojej pozycji politycznej. A więc to są, proszę Państwa, postulaty niezbędne do. No, ale co dalej? No, proszę Państwa, trzeba absolutnie wprowadzić jednak, tego myśmy zupełnie zlikwidowali, nie mamy żadnego centrum strategicznego. Cała filozofia zarządzania to jest filozofia tu i teraz, a filozofia zarządzania państwem to jest perspektywa. Perspektywa, co zrobić, żeby zwiększyć przyrost naturalny, co zrobić, żeby zwiększyć udział polskiego kapitału w handlu, w przemyśle, proszę Państwa, i w bankowości. A więc jak najwięcej rozwój polskiego kapitału wszędzie, w każdym dziale gospodarki narodowej. I tutaj trzeba byłoby iść bardzo daleko, żeby opracować taki program. No, jeśli chodzi o program zwiększenia po prostu zlikwidowania tego deficytu w rozwoju ludzkości, no proszę Państwa, w rozwoju ludności. No proszę Państwa, to jest numer jeden. I tutaj konieczne są takie decyzje, które istnieją w całym szeregu państw. No między innymi istnieją właśnie w tej chwili, jest konflikt z Polakami w Anglii, dlatego że w Anglii ten system istnieje. Za każde dziecko dostaje się odpowiedni wysoki zasiłek. No i proszę Państwa, myśmy z profesorem Rybińskim kiedyś opracowali taki program. Program, pierwsze dziecko powiedzmy 700 zł, drugie dziecko 1000 zł, czy trzecie dziecko powiedzmy też 1000 zł, czy 600 zł, 800 zł, ale do 18 roku życia. Oczywiście to jest duże obciążenie, to jest średnio 10 miliardów rocznie, ale to jest absolutnie konieczne. I teraz, gdybyśmy, proszę Państwa, potrafili zyskać, prawda, pieniądze na nowym systemie podatkowym, gdybyśmy, proszę Państwa, potrafili inwestować to, co dostajemy z Unii Europejskiej w sposób rzeczowy, to takie możliwości by były. No i co jeszcze?
No proszę Państwa, jedyna szansa Polski to jest daleko idące wykorzystanie naszych surowców. My mamy, proszę Państwa, co? Mamy gaz, mamy ropę naftową, mamy, proszę Państwa, miedź, mamy srebro. No cena miedzi ostatnio spadła. Ale sprawa tych tak zwanych lupków, to jest gaz i ropa naftowa. Otóż Stany Zjednoczone w tej chwili wyszły z sytuacji kryzysowej. One się w tej chwili rozwijają. Dzięki czemu? Właśnie dzięki temu, że położyli na to wiercenie lupków i mają w obecnej chwili zarówno swój gaz, jak i ropę naftową i za 2-3 lata będą największym eksporterem. Okazało się, że to kapitalnie się udało. Cena benzyny w Stanach Zjednoczonych radykalnie się zmniejszyła. Litr benzyny w przeliczeniu na litry w tej chwili w Stanach Zjednoczonych to jest na złoty, to jest 2,70 zł. Ale co my robimy z lupkami? 3 lata temu powstał ten problem i do tej chwili nie mamy ustawy geologicznej. Nie tak dawno mój znajomy z firmy Chevron amerykańskiej przyjechał do Polski, widział się ze mną. On przyjechał, żeby się zorientować, jak dalece są posunięte prace w szukaniu tych lupków. On mówi, my likwidujemy te nasze prace, przenosimy się do Rosji. Ja mówię się, dlaczego? Po prostu dlatego, że my od 3 lat nie możemy zawrzeć umowy, bo nie ma ustawy geologicznej. Prawda? Ja mówię, no dobrze, a gdyby była ta ustawa, gdyby była ustawa, była umowa, gdybyśmy dokładnie wiedzieli, w jaki procent my, prawda, zarobimy na tym i skalkulujemy, no to byśmy całą siłą walczyli o to, żeby, prawda, to wydobyć. I w ten czas byłyby inne możliwości. Co jeszcze? Proszę Państwa, my mamy węgiel, no chemia węgla. Czy Państwo wiecie, że Niemcy mieli 3 fabryki produkcji benzyny z węglem, które dawały olbrzymie efekty. One zostały wszystkie zlikwidowane przez Związek Radziecki. Cała aparatura została wywieziona od razu w roku 1945. W tej chwili produkcja, mogę Państwu dokładnie powiedzieć, produkcja benzyny z węgla dałaby cenę benzyny 2 razy niższa niż w tej chwili jest, prawda? Trzeba byłoby w to właśnie inwestować. Dalej, proszę Państwa, cała chemia węgla. Czy Państwo wiecie, że z węgla można nawet produkować płótno? Są kolosalne możliwości. Teraz dalej. Jeśli Państwo zobaczycie plan Polski pod względem złóż gazowych, my naokoło Polska jest otoczona złożami gazowymi. My mieliśmy kolosalne możliwości. My w ogóle nie robimy tego, co powinniśmy robić. Dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej. No, mamy jakby nie było ten jeszcze trochę tego funduszu własnego. Zawsze są te możliwości zyskania pewnych kwot. No, inwestować właśnie tam, gdzie to można uzyskać konkretny rezultat. Nie robimy tego. Nie robimy tego, zajmujemy się drobiazgami, poza tym nie mamy czasu. Nie mamy czasu, dlatego że zajmujemy się sprawami zupełnie marginesowymi. I teraz już, proszę Państwa, ostatni problem. To jest ten trzeci element etyczny. Otóż tu, proszę Państwa, jest tragedia. Polega na tym, że system radziecki opierał się na tak zwanej zasadzie syndromu wroga. Każdy, kto ma inne poglądy, kto się nie zgadza ze mną, jest moim wrogiem. I Maksym Gorki, wielki, bardzo wybitny pisarz radziecki, w 1930 roku opracował 2 artykuły, wprawdzie i w drugim piśmie, pod tytułem „Jak wróg się nie zgadza, to trzeba go zniszczyć”. A więc teza była taka. Teza marksizmu-leninizmu i wszystkie decyzje komitetu partyjnego są prawdą i każdy, kto się nie zgadza, musi być w taki czy w inny sposób zniszczony. Czy fizycznie, czy powiedzmy moralnie. Prawda? I myśmy tę tezę praktycznie rzecz biorąc przyjęli. I tu wracam znowu do tego, o czym mówiłem na początku. No, my traktujemy swoich przeciwników politycznych, przeciwników ludzi, którzy mają inne poglądy, właśnie na tej samej zasadzie. Podczas kiedy trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jednak trzeba byłoby rozwijać ideę solidarności, która bazowała na filozofii rozprzestrzenionej przez Jana Pawła II.
to jest zwalczanie zla dobrym i to jest ta właśnie zasada. Mianowicie Jan Paweł II do Asyżu zaprosił przedstawicieli wszystkich innych religii. A więc dojście do tego, że my walczymy o swoją ideę, ale nie uważamy, że ten, kto ma inną ideę, to jest wrogiem, którego trzeba zniszczyć. I tu jest kolosalny problem. Oczywiście to jest problem, no przede wszystkim to się wszystko w Polsce, ta atmosfera zaczęła, prawda, że tak powiem, ze strony komuny, ze strony postkomuny, ze strony środowisk lewackich, prawda, ze strony no również Platformy Obywatelskiej, prawda, no wyszła ta książka Kmicika, Przemysł Pogardy, straszna, to są dwa tomy, to jest to wszystko, co się mówiło o wspaniałym człowieku, jakim był Lech Kaczyński, prawda, no posponowano go w straszny sposób, to wszystko jest prawda, ale mi się wydaje, że na to nie można odpowiadać w taki sam sposób. Tu jest sprawa, jest jakiejś takiej postawy właśnie tego typu, że my jednak walczymy ze złem, walczymy dobrem. Bo taka była idea Solidarności. To właśnie ja jeździłem po uniwersytetach amerykańskich i przedstawiałem tę ideę, ona budziła kolosalny entuzjazm. Żeby skończyć z tą wrogością wewnątrz środowiska obywatelskiego. A więc to jest niesłychanie istotny problem. Ale oczywiście przy tym wszystkim niesłychanie istotny problem absolutnej uczciwości przy wszelkiego rodzaju działaniach przemysłowych, działaniach. No, tragedia polega na tym, że my mamy zupełnie nonsensowny system decyzji przy wszelkiego rodzaju inwestycjach. Teoria mówi taka, znaczy praktyka mówi taka, trzeba wybierać najtańszego przedsiębiorcę. No i efekt jest taki, że jeśli Państwo zastanowicie się nad największymi inwestycjami, które ostatnio były robione, wszystkie zostały fatalny sposób zrealizowane. Most Marii Curie Skłodowskiej, no proszę Państwa, został zbudowany 2 lata po terminie, ale jedno przęsto było krzywo postawione, trzeba było burzyć i na nowo zbudować. No, proszę Państwa, lotnisko w Modlinie. No przecież to jest straszna strata, prawda? No, metro to drugie w Warszawie, no ale metro drugie akurat wiemy o tym, że firmy to są te firmy, które budują, prawda, włosko-tureckie, to one nigdy nie budowały w tym tego typu terenie, jak jest w Polsce, budowały w terenie skalnym. I w związku z tym nie przewidziały właśnie tego, że powstanie taka katastrofa, jaka powstała. I tak po kolei prawie że wszystko. No budowa autostrad, to przecież zupełny nonsens. Jedzie się, proszę Państwa, no ja akurat dużo jeździłem po całej Europie, nigdzie tego nie ma. Jedzie się do Łodzi i połowa drogi, to proszę Państwa, jedzie się w tunelu. Jest pole i raptem jest tunel zrobiony, jest ekran. A więc kończąc, no podstawowy problem to są jednak ludzie. My musimy dojść do tego, żeby Polską rządzili ludzie, którzy po pierwsze są autentycznymi patriotami, którzy naprawdę zależy im przede wszystkim na interesie polskim, którzy oczywiście mogą się również czuć Europejczykami, ale czują się przede wszystkim Polakami. To jest pierwsza sprawa. A druga, musimy wybierać doprowadzić do tego, żeby wszędzie byli ludzie fachowi. I myśmy to raz robili, proszę Państwa. Ja mamy kapitalne doświadczenie, już to by za długo było, żeby szczegółowo opowiadać, ale myśmy, proszę Państwa, zarządów PiS-u wybrali, ja byłem kierownikiem tego zespołu, myśmy wybrali wojewodów według wszystkich zasad teorii zarządzania. To trwało 2 miesiące. Komisja specjalna, proszę Państwa, dostaliśmy kandydatów. Nie wiedzieliśmy, czy są członkami partii, czy nie. Nie wiedzieliśmy, jakiego są pochodzenia, ale analizowaliśmy bardzo szczegółowo ich całą dotychczasową drogę życiową. Oni musieli mieć, każdy z nich musiał mieć zaświadczenie, oczywiście, że nigdy nie był karany. Oni musieli mieć opinię 2 osób wysokiego szacunku, że tak powiem, społecznego, że to są ludzie, znają ich ludzie z punktu widzenia moralnego, że to są ludzie uczciwi, a potem przechodzili bardzo szczegółową analizę. 2 testy psychologiczne,
duży procent odpad. I potem, proszę Państwa, bardzo długa, cała nasza komisja, była druga dyskusja, dawano im temat, co ma zamiar zrobić w swoim województwie, w związku, że w tym województwie jest taka, taka czy inna sytuacja. I ocenialiśmy jego zdolność rozumowania, jego, prawda, postawę intelektualną, te wszystkie elementy niezbędne. To, co się robi przy wyborze kadry kierowniczej w wielkich przedsiębiorstwach i to samo, co się robi w Organizacji Narodów Zjednoczonych. No ja, proszę Państwa, byłem kierownikiem i muszę powiedzieć, że przeszedłem ten cały system kontroli przez parę tygodni nie wiedziałem, prawda, czy zostanę wybrany, czy nie zostanę wybrany. A ten system polegał poza już taką szczegółową analizą, między innymi trzy badania psychologiczne, między innymi IQ, to jest wskaźnik inteligencji, a ostateczny efekt to był taki, że ja miałem 30 minut na przygotowanie się do jednego podanego mi tematu i potem przez 30 minut dużemu audytorium musiałem to przedstawić, prawda, raz w języku angielskim, drugi raz w języku francuskim. I tu to stanowisko było 34 kandydatów. To 2 miesiące trwała cała ta operacja. No tymczasem myśmy, proszę Państwa, 2 miesiące pracowali, żeby tych wojewodów mianować i oni się wszyscy sprawdzili. Natomiast później, jak PiS upadł, powstała nowa rzeczywistość, to wiecie Państwo, wojewodowie zostali mianowani w ciągu jednego dnia, natychmiast. I to jest właśnie ten problem. Proszę Państwa, przedstawiłem Państwu zarys, to są tylko pewne fragmenty, ale jaka jest generalna myśl? Proszę Państwa, są możliwości, jesteśmy w sytuacji krytycznej, ale w najbardziej krytycznej sytuacji można wyjść. Ja jestem właśnie klasycznym przykładem. Ja, proszę Państwa, byłem sparaliżowany całkowicie. Ważyłem 102 kilo, a w ten czas ważyłem 50. W ogóle nie mogłem się ruszać. I doszedłem do siebie. Dlatego w każdej sytuacji nie można rezygnować. Tylko trzeba mądrze postawić na tych ludzi, którzy naprawdę chcą mądrze nasz kraj, proszę Państwa, ustawić. A nie myślę tymi kategoriami, żeby jeszcze lepszą karierę zrobić. Bo proszę Państwa, eurodeputowany, Państwo wiecie, ile zarabia, jeśli wchodzi na wszystkie posiedzenia? Dokładnie wyliczyłem. 34 tysiące euro miesięcznie. A jeśli jest już się kierownikiem, tak jak powiedzmy Lewandowski czy Sariusz Wolski, to jest 60 tysięcy, proszę Państwa, euro. Miesięcznie. Więc proszę Państwa, rzeczą zrozumiałą oczywiście, że tu jest olbrzymia masa ludzi, którzy kombinuje, żeby broń Boże nie narazić się Unii Europejskiej, żeby, prawda, no, mieć szansę zrobienia. Po 5 latach to są wszystko, proszę Państwa, milionerzy. A Unia Europejska niestety, no ten temat to już jest inny temat, ale proszę Państwa, w obliczu nas, specjalistów od zarządzania, jest bardzo negatywnie oceniana. To jest najbardziej biurokratyczna organizacja w historii ludzkości. A już, proszę Państwa, zupełnie, że tak powiem, no, demaskuje tą nicość Unii Europejskiej, jedyny fakt. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Parlament Europejski, ponad 70 ludzi, urzęduje, proszę Państwa, w Brukseli przez pewien okres czasu. Potem ładuje się cały pociąg dokumentów, który przyjeżdża do Strasburga. I potem urzęduje, wszyscy przejeżdżają do Strasburga i urzędują w Strasburgu. A potem wracają znowu do Brukseli. To jest prawda. Mało kto o tym wie. To jest zupełny nonsens. To kosztuje, proszę Państwa, ten transport 250 milionów euro rocznie. Jest zupełny nonsens. No, chodzi po prostu o to, że Francuzi chcieliby, prawda, że ponieważ jest Unia Europejska, nie jest u nich, a jest w Belgii, w Brukseli, chcieliby, żeby przynajmniej coś było u nich. No więc ten parlament raz na rok jest w Strasburgu. To przecież nonsens zupełny. Jak ja, proszę Państwa, to przedstawiłem, jeszcze raz powołuję się na moich kolegów, zespół, prawda, dawniejszych konsultantów
OZ-u, jak Państwo mówili, bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo dobieranych, to wszyscy ryknęli śmiechem, powiedzieli, to jest nieprawda, to jest niemożliwość, nie może istnieć taka instytucja. No, proszę Państwa, taka instytucja niestety istnieje. I dlatego, proszę Państwa, ja mam wrażenie, że wszystko zależy od tego. Mamy jeszcze parę lat. Jeśli zdobędzie władza, zdobędą władzę ludzie, którzy naprawdę opierają się na wiedzy, opierają się na miłości ojczyzny i opierają się na etyce, proszę Państwa, bo to jest niesłychanie ważne. To mamy szansę odrodzenia się. I to tyle chciałem Państwu powiedzieć.